Witam wszystkich oglądających wersję wideo na fanpage na Facebooku oraz w moim kanale Tomasz Jerzewski Klub Zdrowia na YouTube. Witam wszystkich słuchających mojego podcastu na różnych platformach podcastowych, podcast Zawałowcy. Materiał dotyczący zdrowia naszego mózgu i zapobiegania pogarszaniu się funkcji mózgu jest aktualnie w opracowaniu, niedługo będzie. Natomiast dzisiaj mam temat, który właściwie wpadł na warsztat sam, e, dlatego, że po prostu zadajecie mi pytania. Tym razem e, zadane mi pytanie brzmi: i tu cytat. Często spotykam się z opiniami, że będąc na diecie roślinnej będę miał problemy z odpowiednim poziomem testosteronu. E, że tylko na diecie mięsnej można. Odpowiednio zabezpieczyć właściwy poziom testosteronu, co ja o tym sądzę? Myślę, że mamy do czynienia z mitem, który naprawdę trzeba by było skomentować i myślę, że trzeba by było ten mit jednoznacznie obalić. Oczywiście będę mówił o testosteronie, natomiast zagadnienie jest o wiele szersze, ponieważ dotyczy wpływu tego, co jemy na co dzień, na gospodarkę hormonalną naszego. Organizmu. Tak więc do wysłuchania tego odcinka zachęcam również panie, bo nie chodzi tutaj jedynie o męskie hormony, ale to, co znajduje się na naszych talerzach, ma wpływ również na hormony żeńskie, ma wpływ na funkcję naszej tarczycy i na wiele, wiele innych parametrów właściwej gospodarki hormonalnej naszego organizmu. Nie będzie to wykład teoretyczny, ze względu na to, że w ocenie biochemicznej moich pacjentów uwzględniam testosteron, zarówno w pierwszym bilansie, jak i w kolejnych bilansach po wprowadzeniu zmian dotyczących stylu życia. I chyba nie mógłbym inaczej postąpić, jak badać siebie tak samo jak moich pacjentów. Tak więc dzisiaj zobaczycie i usłyszycie dane z moich własnych badań biochemicznych, które pochodzą sprzed kilku lat. Natomiast dotyczyły one okresu, w którym ja sam zmieniałem swoją własną dietę. Myślę, że nie może być tak, że szef chodzi bez butów, i lekarze również powinni się systematycznie badać. Myślę przede wszystkim, że przede wszystkim stawiamy sobie tutaj nawet podświadomie pytanie, czy w ogóle to co jemy ma wpływ na nasze gruczoły, które wydzielają hormony. Czy to co jemy pomaga naszemu organizmowi w utrzymywaniu właściwej równowagi hormonalnej? Czy wręcz przeciwnie? Czy niewłaściwe posiłki mogą zaburzać wydzielanie naszych hormonów? Jak mogliście przed chwilą usłyszeć z cytowanego pytania, wynika, że zainteresowana osoba usłyszała od przynajmniej kilku osób, że tylko na diecie, która zawiera mięso, mężczyzna będzie w stanie zabezpieczyć właściwy poziom testosteronu. Zastanawiam się w ogóle, jakie mogłoby być powiązanie spożywania mięsa w tym, z tym, jakby. W cudzysłowie, zabezpieczeniem właściwego poziomu testosteronu. Ja osobiście takiego związku w ogóle, muszę przyznać, nie widzę, ale obiecałem Wam, że będziemy pracowali na prawdziwych danych z wykonanych przeze mnie na sobie badań laboratoryjnych. Zatem oto one. Pierwsze badanie było wykonane przed moim przejściem na nieprze. Nieprzetworzoną dietę roślinną. Jednym słowem, wtedy spożywałem mięso, spożywałem produkty nabiałowe, i w mojej diecie również znajdowały się jaja, czyli w moich codziennych posiłkach były te wszystkie pokarmy, które, można powiedzieć, mitologicznie mają pomagać mojemu organizmowi zabezpieczyć właściwy poziom testosteronu. No dobrze. I co widzimy? Poziom mojego testosteronu wynosił wtedy 407 nanogramów na decylitr, czyli można powiedzieć, że był to poziom po pierwsze prawidłowy i poziom mojego testosteronu, jeżeli chodzi o przedział normy, znajdował się troszeczkę poniżej środka tego zakresu normy. Drugie moje badanie wykonałem będąc już od jakiegoś czasu, to było przynajmniej kilkanaście miesięcy na nieprzetworzonej diecie roślinnej. Wynik w tym badaniu to 8.44 nanogramów na mililitr. I tutaj nie zdziwcie się, że poprzednio mówiłem 407, a teraz mówię 8.44, dlatego że różniły się jednostki. Poprzednio były to nanogramy na decylitr, teraz mamy nanogramy na mililitr. Ale to jest tylko taka uwaga, Robocza. Istotne jest to, że jeżeli spojrzymy na przedziały normy, to w momencie, w którym w mojej diecie znajdowały się wszystkie pokarmy pochodzenia zwierzęcego, mój poziom testosteronu mieścił się, co prawda, w normie, ale był poniżej środka przedziału normy. Natomiast drugi wynik pokazuje, że mój poziom testosteronu jest minimalnie, ale powyżej górnego zakresu normy i wynosi. 8 nanogramów na mililitr, a górna, e, znaczy górny przedział był 8, a mój wynik to 8,44. Zatem jakie mamy wnioski? E, mamy tego samego pacjenta. Mamy badanie przed interwencją dietetyczną i po interwencji dietetycznej. I trzeba powiedzieć, że poziom testosteronu wzrósł uwaga, o 100%. Powtórzę jeszcze raz. Pomimo eliminacji w diecie mięsa, nabiału i jaj, Poziom testosteronu, akurat u mnie, wzrósł o 100% w porównaniu do bazowego wyniku sprzed zmiany diety. Mnie te wyniki zdecydowanie przekonały o tym, czy mój własny organizm potrzebuje pokarmów pochodzenia zwierzęcego, aby zabezpieczyć właściwy poziom, w tym przypadku, akurat testosteronu. Mój wniosek oczywiście był taki, że mój organizm nie potrzebuje w ogóle tego typu pokarmów. Do zabezpieczenia właściwego poziomu testosteronu, i szczerze mówiąc, no, takiego wniosku można powiedzieć, że ja się spodziewałem. Ale to, co jeszcze muszę powiedzieć, jest to, że nie spodziewałem się, że po eliminacji tychże pokarmów pochodzenia zwierzęcego poziom mojego testosteronu nie tylko nie spadnie, ale wzrośnie i wzrośnie o drugą taką część, czyli wzrośnie o 100%. Teraz możemy zadać sobie, i pewnie powinniśmy zadać sobie pytanie, czy może ja jestem jakimś odosobnionym przykładem? Być może ten przykład, który ja przytoczyłem przed chwilą, jest to jakaś anomalia? Otóż nie, ponieważ jak już wspomniałem, systemowo w panelu badań wszystkich moich pacjentów płci męskiej znajduje się oznaczenie poziomu testosteronu. Więc od przynajmniej kilku lat miałem możliwość analizowania trendów dotyczących zmian poziomu tego hormonu przed zastosowaniem i po zastosowaniu interwencji dietetycznej. I chyba w tej chwili bardzo Was już nie zaskoczę, mówiąc, że zawsze eliminacji pokarmów pochodzenia zwierzęcego towarzyszy mniejszy lub większy, ale Wzrost poziomu testosteronu. Osobiście nie obserwowałem u żadnego ze swoich pacjentów po, tej, po tego typu interwencji dietetycznej spadku poziomu tego hormonu. Mam nadzieję, że jest to no, fajnie udokumentowana odpowiedź na pytanie jednego z moich czytelników i e, osób śledzących, publikowane przeze mnie materiały. Na pewno nie ma żadnych podstaw, aby obawiać się, że eliminacja pokarmów pochodzenia zwierzęcego wpłynie negatywnie na poziom waszych hormonów. W jednym z poprzednich odcinków, a był to mm, konkretnie 47 odcinek podcastu Zawałowcy, opisywałem efekty wprowadzenia diety roślinnej w celu minimalizowania nieprzyjemnych objawów menopauzy u pań i przypomnę, że tam też, tam również osiągnięto bardzo ciekawe i korzystne wyniki. Tych, którzy nie słuchali, zachęcam. Myślę, że testosteronowy mit dzisiaj został obalony. Natomiast tych z Was, którzy są ciekawi, dlaczego tak się stało, dlaczego poziom testosteronu może się podnieść po zmianie diety na roślinną, jaki jest mechanizm tego, co przed chwilą Wam zaprezentowałem. Tych wszystkich ciekawych zapraszam do kontynuacji dzisiejszego hormonalnego wątku i do części klubowej podcastu. Zapraszam tam wszystkich klubowiczów, którzy mają tam dostęp, a tych, którzy jeszcze klubowiczami nie są, zapraszam do mojego klubu na siedmiodniowy okres próbny. I serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia tych, którzy oglądają w kolejnym odcinku Zabałowców. Cześć!